Szanowni Państwo, przed kilkoma dniami prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wskazał, że Rosja celowo i systematycznie niszczy dziedzictwo kulturowe Ukrainy. Wśród obiektów, które uległy uszkodzeniu, zniszczeniu lub ograbieniu są muzea, archiwa, biblioteki, kościoły, które przetrwały II wojnę światową, ale nie oparły się rosyjskiej agresji. Oglądając kolejne zdjęcia historycznych obiektów, które padły ofiarą rosyjskiego ataku na Ukrainę, uświadamiamy sobie, że szkody wyrządzone dobrą kultury Ukrainy stanowią uszczerbek w dziedzictwie kulturowym całej ludzkości. W Polsce doskonale rozumiemy, co obecnie czują nasi ukraińscy sąsiedzi. Wciąż pamiętamy o doświadczeniach II wojny światowej. Nasze doświadczenia stały się chociażby podstawą do przyjęcia przez UNESCO w 2018 roku tzw. rekomendacji warszawskiej w zakresie rekonstrukcji i odbudowy dziedzictwa kulturowego. Solidaryzując się z Ukrainą, pod koniec lutego powołaliśmy w Polsce Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie jako główny ośrodek koordynacji rządowej pomocy dla sektora kultury na Ukrainie. Centrum działa w strukturze Narodowego Instytutu Dziedzictwa, który w tym roku obchodzi 60-lecie istnienia. Jego podstawowym zadaniem jest wsparcie działań mających na celu ochronę ukraińskiego dziedzictwa kulturowego zagrożonego działaniami wojennymi. Mając świadomość skali strat, jakie ponosi ukraińska kultura, jesteśmy gotowi, by w każdym wymiarze podzielić się z Państwem naszą wiedzą i zasobami niezbędnymi do zabezpieczenia i odbudowy ukraińskiego dziedzictwa kulturowego. Podczas dzisiejszej konferencji polscy specjaliści będą mogli przedstawić nasze doświadczenia dotyczące chociażby nowych technologii pomocnych w pracach przy zabytkach. Wierzę, że dzisiejsze obrady ekspertów i specjalistów w dziedzinie ochrony dziedzictwa stworzą płaszczyznę trwałej i długofalowej współpracy konserwatorskiej Polski i Ukrainy, która wpisze się w proces odbudowy silnej i wolnej Ukrainy.